3 na dół. Kościół numer 1, Deputy Italii. Koniec numer 5, Laska Bela. I koń 9, numer 7, Turek. Z tym zwycięstwa wysyłam odległość 1¼, szyja 2, 7, Turek. Czas gonitwy 2 minuty, 5,1 sekundy. Ćwiartki 31,4, 33, 31,4, 32 sekundy. Pani Ołowiecka jeszcze wagę na gonitwę szubą, no pani nie pojedzie. Ostro mnie zawinęło, także dostałam nie tu, tylko od zewnętrznej. No tak, no najpiękniejszy jęzor na świecie. To ma dłuższe. Ale tamta to też cały czas nie zaręczy. Nie zakładać. Rezultaty gonitwy czwartej. 9, 9, 10, 10, 9, 33, 80. Trójka kolejnych koni 9, 10, 8, 346, 252 zł, 30 groszy. Bardzo ładnie weszła. I jeszcze Sugar Pine wystarczyło. Dobrze, aga. I ruszyły. Dobry start. Na ostatniej pozycji Sugar Pie dojenko. Prowadzi kadencja i niosąca się strasznie Summerline. Summerline na czele, pozostałe bardzo, bardzo blisko siebie, ale już prowadzenie objęła Sugar Pie. Wyjście na przeciwległą prostą. Sugar Pie, Summerline, bisektrisa, kadencja, narkoza, Paradise, dojenka na ostatniej pozycji. Tia! Nadal na czele z przewagą Sugar Pie nad Summerline. 1600 metrów do celownika. Sugar Pie ma sporą przewagę. Summerline, bisektrisa, kadencja, narkoza i tam na końcu trzy klacze galopujące prawie łeb w łeb. 1400 metrów do celownika. Nadal na czele Sugar Pie. Summerline jest na drugim miejscu i 1300 metrów do celownika. Na trzeciej bisektrisa, kadencja, narkoza i tam na końcu Tia dojenka
Ale ucieka, ma przewagę, wyścig się robi dramatyczny. Sugar Pie jest na czele, ma przewagę i 1000 metrów do celownika. Sugar Pie, następnie Summerline, tuż bisektrisa, odstęp, kadencja, narkoza, dalej tam Paradise, dojenka i na końcu Tia. Na około 700 metrów przed celownikiem prowadzi nadal Sugar Pie, Summerline, dalej bisektrisa, Paradise razem odpadła na ostatnią pozycję. Tia zdecydowanie wyjście na prostą. Ucieka Sugar Pie, ma przewagę, ale tam mocno atakuje ją Summerline. Sugar Pie, Summerline finiszują polem narkoza, finiszuje dojenka, finiszuje kadencja. 450 metrów do celownika i na czele jest Summerline. I na drugą pozycję wysunęła się dojenka. Dojenka usiłuje zaatakować Summerline. Summerline, dojenka, finiszuje Paradise. Na czele Summerline, na drugiej pozycji dojenka. Walka o drugą pozycję. Summerline wygrywa jak się narkoza. Jest druga, dojenka trzecia, Paradise. Kadencja Sugar Pie, bisektrisa i Tia. A gdzie ta Paradise? Mamy już wynik gonitwy piątej. Zwyciężył koń numer 3 Summerline. Koń drugi numer 4 Narkoza. Koń trzeci numer 8 Dojenka. Koń czwarty numer 6 Paradise. Koń piąty numer 2 Kadencja. Koń szósty numer 9 Sugar Pie. Koń siódmy numer 7 Bisektrisa. I koń ósmy numer 5 Tia. Z tym zwycięstwa łatwo odległości 4, 1 1/4, 3,5, 1 3/4, 5. Czas gonitwy 2 minuty 18 i 40 sekundy. Ćwiartki 15,3, 29,4, 34, 31,2, 32,1 sekundy. Gdzie to ona robiła? Atakowała Janka? Chciałem, no kamień, tak. Nie wiem. A która była? Trzecia. Trzecia. Trzecia była.
Zapraszamy wszystkich z Państwa w okolice padoku. Za chwilę dekoracja. Zwycięzczyni nagrody Soliny. Gonitwę tę wygrała irlandzki wodolowy klacz Saverlane. Własność panów Górskiego i Mimi Bulli. Klacz trenuje Józef Siwolnia. Dosiadał jej jockey Piotr Krolicki. A zwycięzców dekoruje przedstawiciel totalizatora sportowego, pan Robert Sołkowicz. Ale to zabawiał Ludima. Wszyscy jesteśmy widzieli. Daj publikowi. No dziękuję bardzo. Super. Podobno. Jednak się zabraliśmy tam, czy nie? Normalnie to właściwie sposób. Dziękujemy. Dobra, zabieraj.